truskawkowa w Przemirowie. Przemirów już od dawien dawna, już od ponad 20 lat jest zagłębiem truskawkowym. To wszystkie pola, wszystkie działki wokół Przemirowa to właśnie były pola z truskawką i dlatego to już jest naprawdę tradycja, a my to święto mamy od 3 lat i pragniemy to po prostu kontynuować co roku, żeby ci rolnicy, ci plantatorzy mogli też również odpocząć. Liczy się pomysł. Jeśli chodzi o Przemirów, to jest miejscowość bardzo aktywna. Działa tu bardzo prężnie stowarzyszenie zakręceni pozytywnie w Przemirowie. Burmistrz miasta i gminy Prusice Igor Wandrowicz wszystkie inicjatywy takie oddolne wspiera i tę również. Dlatego ufundował nagrodę główną, ponieważ bardzo szczytny cel jest licytacji i losów. Kwota, którą zbierzemy z losów, będzie przeznaczona na kostkę na cmentarzu we Przemirowie, cmentarz parafialny. Wykazali się nasi mieszkańcy zgraniem, współpracą. Praktycznie wszystko było przyniesione przez nich lub wykonane. Również mieszkańcy sąsiedniej wsi Pawłowa Trzebnickiego wspomogli. To wszystko idzie w dobrym kierunku. Ludzie chętnie kupują te losy, wiedząc na jaki cel to idzie wszystko. Że jednak wokół jakiejś ważnej inicjatywy mieszkańcy potrafią się skupić, potrafią działać wspólnie. Efektem są właśnie te biesiady, między innymi truskawkowa. Święto Truskawki we Przemirowie to jedna z pierwszych imprez w tym roku na terenie gminy Prusice. Staramy się, żeby te imprezy były naznaczone jakimś charakterem, motywem przewodnim. Te imprezy odbywają się najczęściej w okresie właśnie wakacyjnym. Wspierane są przez gminę Prusice i przez współorganizację, przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu. Wyznaczają sobie mieszkańcy nowe cele, chcą coś zmieniać. Trzeba im dać do tego narzędzia tak naprawdę. Staramy się, żeby w gminie Prusice takie narzędzia były i myślę, że wychodzi to nam na razie nie najgorzej.